kuchniach często jest tematem, na który nie zwracamy uwagi, a jest bardzo istotny dla klientów z perspektywy swojej użyteczności, tak? Klienci często bardzo dosuwają blaty pod samo okno, gdzie nie mamy później miejsca, żeby okno dwukwaterowe swobodnie otworzyć, swobodnie to okno otworzyć, żeby się fajnie nam wietrzyło, a jest na to rozwiązanie. Jest Roto Patio Alversa KR, czyli najtańsze rozwiązanie z wersji Patio Alversa. Widocznie widzimy, jak to będzie wyglądało. Ładna, smukła obudowa na skrzydle, prowadniczka smukła, elegancko wykończona u góry. Jaka jest jego największa zaleta? Największa zaleta jest taka, że wszystkie elementy na blacie mogą sobie leżeć. Tak? Natomiast dzięki temu, że okno jest przesuwne, a nie rozwieralne, otwieramy sobie, tak? Klik. I potrzebujemy tylko tyle miejsca na naszym parapecie, nad naszym blatem, aby ono się fajnie otwarło i swobodnie wentylowało, tak? Więc nie potrzebuję przestawiać wszystkiego, co ma na naszym blacie. Nie, jeżeli mam baterię od zlewu, która no, często jest w miejscu, w którym no, się okazuje później, że nie do końca nam pasuje i to nie funkcjonuje, to rozwiązanie jest super dla tego. Różnica pomiędzy różnymi KS-ami jest taka, że w tym jest takie fajne rozwiązanie, że dolny element ma takie wślizgi. Dzięki tym wślizgom one wskakuje i od razu może być ustawione do funkcji tego. Klik. Widzimy, jest uchylona. Dopychamy sobie całą ręką, bo tu oczywiście automatu nie ma i zareglowujemy to rozwiązanie, tak? No ale co, często bywa tak, że mamy kuchnię troszeczkę wyżej, nie chcemy myć tego okna drugiego, które może być bardzo szerokie, bardzo wysokie, w taki sposób, że wychodzimy drabiną od strony zewnętrznej, no to możemy co zrobić? Wyjście konduktorskie, otwieram do góry, biorę moją klameczkę serwisową, wkładam i otwieram. Umyte wszystko pięknie. Zawiasy chowane, żeby nie wyglądało maksymalnie estetycznie. Nic tutaj nie musi być widoczne na zewnątrz. Wszystko pochowane. Ryglujemy, zasuwamy. I tak okno zostaje zamontowane u naszych klientów i funkcjonalnie, fajnie sobie służy przez długie, długie lata. Dziękuję bardzo.